Chciałem serdecznie przedstawić wszystkim Macieja Studzińskiego, mojego trenera Strefa Walki Szark Łódź, który działa pod patronatem Poznańskiej Strefy Walki, i Karola Matuszczaka, prekursora brazylijskiego jiu-jitsu w Polsce. Maciek jest od wielu lat zawodnikiem i brazylijskiego jiu-jitsu, wcześniej judo, w judo uzyskał brązowy pas, ostatnio w brazylijskim jiu-jitsu uzyskał najwyższy stopień, czarny pas, dostał go od Karola Matuszczaka na koniec zeszłego roku i pod jego patronatem właśnie działa sekcja w Tomaszowie. Przy tym ułożeniu ręka z jego głowy idzie nad jego uchem, hop, kładę się, bum, zabija, hop, i jest walasz. Jeszcze raz. Jestem przy nim, ciężko zabieram, zobaczcie. Ta ręka dalej może unieruchamiać, atakować. Ma. Jest. Wypinam. Hop. Okay. Przekładam i tak naprawdę teraz zobaczę, jak jest jego głowa wychylona. Nie ma problemu, żeby pan mogę przełożyć i wyegzekwować sobie. Okay. Na dzisiejszym stażu seminaryjnym, już drugim z kolei, realizowaliśmy oczywiście walki zadaniowe oraz techniki obrony, ucieczki, kontroli. Wszystko przebiegało w jak najlepszym tutaj systemie. Michał zorganizował bardzo świetnie salę, zorganizował ludzi. Wszystko przebiegało jak się należy. Wszystko bardzo indywidualna sprawa. Każdy z Was dojdzie do takiego momentu, że wyselekcjonuje z tego morza ruchów, z morza możliwości swoją działkę i zacznie to doskonalić. Razem z Maćkiem podjęliśmy od pewnego czasu współpracę w ramach rozwoju brazylijskiego jiu-jitsu w Tomaszowie Mazowieckim pod patronatem Strefy Walki, patronatem Maćka Studzińskiego oraz Karola Matuszczaka. Prowadzę treningi tutaj w Tomaszowie na sali Barbarian Fight Club brazylijskiego jiu-jitsu i do tego też dołączamy co jakiś czas cykliczne seminaria, na które przyjeżdża Maciek, przywozi ze sobą świeży materiał, który później w trakcie do następnego seminarium jest przez nas przerabiany na treningach. Walczę z pozycji za plecami. Często nam się wydaje, że jedynym rozwiązaniem jest duszenie, tak? Przed chwilą się okazało, że tak naprawdę duszenie to jedna rzecz, technika kończąca to druga, nie wyrzeka. Brazylijskie jiu-jitsu, system walki w parterze, oczywiście opracowany jako podstawa do mieszanych sztuk walki, popularnych MMA. System, który został zapoczątkowany oczywiście w Brazylii przez rodzinę Gracie, coraz bardziej popularny w naszym kraju, coraz więcej zrzeszający adeptów i osób uprawiających ten system. Jak widać, pierwsza sekcja w Tomaszowie coraz większym i popularnością, i coraz większą ilością ćwiczących się cieszy. W dniu dzisiejszym sekcja z Tomaszowa została włączona oficjalnie do rodziny Strefy Walki. Od dzisiejszego dnia włączają do naszych szeregów, z czego niezmiernie się cieszę. Tutaj w nowym klubie, w Barbarian Fight Club na ulicy Tkackiej 1/3. Ja osobiście prowadzę treningi brazylijskiego jiu-jitsu 4 razy w tygodniu, w poniedziałki, we wtorki, środy, czwartki i soboty od godziny 18 do 19:20. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.